Ja jestem monarchistą. Moim królem jest Pan Jezus. Od dzieciństwa sobie tak zawsze marzyłem, że moim królem będzie Pan Jezus. I tak jest do dzisiaj, a jeszcze jak potem odkryłem, że król Jan Kazimierz jego matkę królową Polski ustanowił, to ja mam takie pragnienie, które wciąż we mnie żyje, że może jeszcze doczekam, a jeśli nie doczekam, to oby się to stało w Polsce, że Polacy Pana Jezusa uznają za swojego króla. To jest bardzo ważne, bo wtedy to porządkuje wszystko inne. I ksiądz Krzysztof mieszkał obok kościoła świętego Jana Chrzciciela w Płocku. To często się widywaliśmy, on był wtedy chłopcem, ale wszystko było oparte na tym, że ja się krzątałem głównie wśród dzieci. Katechizowałem, uczyłem, a potem tak się stało, nie wiem dlaczego, że wszedłem w przestrzeń wydarzeń, o których tutaj dzisiaj jest mowa. Nic nie dzieje się bez przyczyny. I jak po roku kapłaństwa z Golubia Dobrzynia zostałem przez księdza biskupa cofnięty do Płocka, właśnie do Jana Chrzciciela, to zrzuciłem rzeczy, które przywiozłem do Salki i poszedłem na miasto, na cmentarz. I patrzę, idzie ogromny pochód. Szedł pochód, to był czerwiec 76 rok. I ja wszedłem w ten pochód. Ludzie krzyczeli, jutro kombinat stoi, jutro kombinat stoi. To ja też krzyczałem. W pewnym momencie nawet usłyszałem z tyłu, ty, ten to ksiądz. Więc ktoś mnie tam zidentyfikował. Poszedłem pod komitet centralny na ulicy Kościuszki. Co się tam działo, to już Państwo wiecie. A potem było tak, że jakoś rodzice mnie znali. Ja to głównie dzieci mi się zajmowałem. Uczyłem po ziemiach kościoła. Nie mieliśmy plebanii. Mieszkałem na stacji w pokoiku na ulicy Ostatniej. Właśnie tam niedaleko księdza Krzysztofa. I gdy przyszedł czas 80 roku, nie wiem jak to się stało, ale to właśnie ludzie z mazowieckich zakładów. Może ksiądz by z nami pojechał do Gdańska, bo sami to, kto nam wierzy, chcieliśmy zawieść listę poparcia i solidarności dla tego, co się dzieje w Gdańsku. No i pojechałem nocą z nimi samochodem. Jako taka przyzwoitka, że katolicki ksiądz, więc ludzie, którzy przyjechali, nie są nasłani. I tak to się mi zaczęło. Potem region zdecydował, że pojadę na Zjazd Solidarności jako gość honorowy. Pojechałem. Wcześniej rozmawiałem z księdzem biskupem o tych sprawach. Pojechałem, potem święciłem dużo krzyży do zakładów, do komisji zakładowych. A gdy przyszedł czas stanu wojennego, to była niedziela, 13 grudnia i była zamówiona w moim kościele msza święta o godzinie 8 w intencji Solidarności i odbywającego się zjazdu regionu płockiego. Nie wiedziałem, co w nocy się stanie. Rano idę do kościoła, tu ludzie biegną, proszę księdza, co się dzieje? Mąż nie wrócił, syn nie wrócił z pracy. Więc odprawiłem mszę świętą i, bo to była msza święta delegatów, poprosiłem, żeby ci, którzy są, zeszli do podziemi kościoła. I tam się odbyło dalszy ciąg zebrania, ja mam nawet protokół z tego zebrania tam w podziemiach kościoła. Tam przywieziono jeszcze papierów sporo z regionu, przywieziono maszynę, powielacz. I wydana została ulotka. A ja z doktorem Sosnowskim, Tadeuszem Taworskim, dyrektorem ZOO i panem Olkiewiczem ze Stoczni pojechaliśmy do komendanta wojskowego pytać się, co się stało z ludźmi, którzy nie wrócili z zakładu pracy, nie wrócili do rodzin.
jak ta rozmowa przebiegała, to już nie będę mówił, bo to długo, ale obcesowo mnie potraktował Pan. Ja muszę Państwu od razu się przyznać, że z charakteru nie jestem podobny do księdza Jerzego Popiełuszki. Ubolewam nad tym, bo on miał hasło biblijne: zło dobrym zwyciężał, był łagodny, nawet herbatę funkcjonariuszom wnosił w zimę. Ja w sytuacjach takiego kontaktu staję się jakiś taki twardy i ostry, aż może nie wypadało księdzu tak się czasami odzywać, bez wulgaryzmów, nie, ale bardzo zdecydowanie cedząc słowa. Pan komisarz nie wytrzymał, powiedział: a pan to niech się słucha swojego szefa. Ja mówię: ja wiem, kogo ja mam się słuchać, w jakich sprawach. Tu do pana przyjechaliśmy, żeby pan nam powiedział, co się stało z ludźmi, którzy nie wrócili do domu. To nie wasza sprawa. Wtedy Andrzej Sosnowski, który lekarz, który był opanowanym człowiekiem, tak odsunął mnie i zaczął z nim rozmawiać. Jeszcze zapytałem: a czy możemy jechać do kombinatu? Nie. Nic żeśmy nie osiągnęli, wrócili jako delegacja bez żadnego skutku i nie wiedzieliśmy, co stało się z ludźmi, którzy zostali zatrzymani. Proszę Państwa, ja nie opowiem Wam o moich doświadczeniach. Miałem zamiar, ale ponieważ czas nas goni, miałem zamiar Wam opowiedzieć o tym, jak mi zrobiono rewizję, jak to wyglądało zaraz dwa dni później po stanie wojennym, po ogłoszeniu stanu wojennego, czy później, jak zatrzymano mnie też w tym we Włocławku, gdy zawiozłem tam paczki. Ale raz też zdarzyło mi się zatrzymać oficera Służby Bezpieczeństwa. Ja go zatrzymałem w kościele przy pomocy chłopców. A on przyszedł z prowokacją, ale to duża historia i dużo bym musiał opowiadać. Natomiast muszę Państwu przypomnieć to, co jest związane z dzisiejszym dniem. Ja jestem, jak powiedziałem, sługą Pana Jezusa i jak wszedłem tutaj, zobaczyłem krzyż, to od razu pomyślałem: nie muszę odmawiać sobie po cichu modlitwy z egzorcyzmem, żeby miejsce w jakiś sposób uświęcić, bo tutaj jest krzyż, więc ktoś tu już zatroszczył się o to, żeby ta sala nie była siedliskiem przeciwnika Boga. A ksiądz Jerzy Popiełuszko, od którego jestem tylko 2 lata młodszy, ksiądz Jerzy Popiełuszko już jest w procesie kanonizacyjnym. Może Państwo czytaliście o tym w prasie, ale to było w 2014 roku, a rozpoczęto ten proces, i to wyobraźcie sobie, nie w Polsce, we Francji. W 2012 roku zdarzyło się tam coś takiego, co jest podane jako początek procesu, jako cud za przyczyną, bo wiecie Państwo, że przy błogosławionym męczenniku nie potrzeba cudu. Sama śmierć tytułuje go do tego, by był czczony jako błogosławiony. Ale później, żeby był święty, to za jego wstawiennictwem musi się zdarzyć interwencja nadprzyrodzona. I tych cudów jest dużo, spływają do postulacji z różnych stron świata, ale ten, który był szczególny, był taki, ja wezmę kartkę, żeby mnie nie przekręcił, to jest pod Paryżem, w Chrétien, tam było małżeństwo François Odelin i Chantal, jego żona. On od 11 lat był chory na raka, złośliwego raka krwi. Od roku był w śpiączce. W szpitalu, w którym się znajdował, lekarz powiedział żonie, że niech się już załatwia sprawy pogrzebowe, bo mąż raczej się już nie przebudzi. I nawet ona powiedziała, że dębową trumnę przygotowała, bo on tak lubił dęby. Byli wierzący ludzie. On wcześniej przyjął sakrament namaszczenia, więc jakby już przygotowany. Tam pracowała też siostra pochodzenia polskiego, siostra Rosalia, która pochodzi z Polski i od sióstr Michała Archanioła. Ta siostra zawołała księdza, żeby mimo wszystko jeszcze do tego chorego przyszedł, mimo że on był zaopatrzony.
Ten ksiądz posługiwał tam niedawno, a w ogóle nie będę o nim mówił, bo miał bardzo nieciekawe, złe życie i dopiero w wieku 67 lat został księdzem. Starszy pan. W tym samym roku, kiedy został księdzem, przyjechał do Warszawy i poszedł odwiedzić grób księdza Popiełuszki, gdy ukląkł, odkrył, że jest urodzony dokładnie tego samego dnia i roku, kiedy ksiądz Popiełuszko. Tak się tym przejął, że postanowił głosić kult. Obrazków nakupił, rozdawał ludziom z modlitwą o o beatyfikacji, bo tam była modlitwa beatyfikacji i modlitwa do księdza, błogosławionego księdza Jerzego. I on posługiwał w tym szpitalu. I siostra go zawołała, ale mówi, no przecież ja już tam byłem, ale niech ksiądz jeszcze przyjdzie. I poszedł i otworzył modlitewnik i miał obrazek księdza Jerzego. I mówi, księże Jerzy, jeśli kiedyś, to teraz. Więc rób swoje. I zaczął się modlić tą modlitwą. Pomodlił się nad tym chorym i odszedł. Żona odeszła też, a chory wstał. Poszedł do łazienki, pogolił się. I było strasznie wielkie zaskoczenie u wszystkich. I on sam mówi, on ma 57, wtedy miał 57 lat chyba, że on nie wie, dlaczego tak się mogło stać. Dlaczego tak się zdarzyło z jego życiem. Jest zdrowy. Znikły ślady choroby. I rozpoczął się proces. Najpierw przez kilka miesięcy ksiądz nie mówił o tym, nie zgłaszał biskupowi, ale w końcu zgłosił, bo rzecz stała się publiczna. I biskup lokalny po zbadaniu rozpoczął proces kanonizacyjny księdza Jerzego Popiełuszki właśnie we Francji. Stamtąd się to zaczęło. To pisała prasa kilka lat temu, więc prawdopodobnie Państwo o tym wiecie, ale ponieważ jesteśmy z powodu księdza Jerzego Popiełuszki, to postanowiłem, żeby to nie umknęło, że jest w trakcie proces, nie wiem ile będzie trwał. W tym względzie procedury Kościoła są bardzo ostrożne, dalekie, długotrwałe, bo trzeba strasznie dużo świadków przesłuchać, zebrać dokumenty, żeby czasami coś tam nie było przyspieszone i nie uchybiło samej interwencji Bożej, jeśli ona jest prawdziwa. Proszę Państwa, czy jeszcze mogę? Tak. Pan Naleśniczy pozwala mi. Wtedy 13 został u mnie doktor Andrzej Sosnowski w mieszkaniu, ponieważ dostał wiadomość, że na klatce czekają na niego, żeby go aresztować. I przenocowałem go, a następnego dnia mój kolega, który miał samochód, ja jeszcze nie jeździłem, notabene pani Bożenka była kierowcą, jak odwiedzaliśmy Jakuba w Mielęcinie, to ja, ksiądz, byłem pasażerem żony, bo ona woziła syrenką do Mielęcina, jeździliśmy. I wziąłem kolegę, księdza, który mówię, słuchaj, siadaj, ja założę komrze, bursę, że niby mam Najświętszy Sakrament, a doktor będzie siedział z tyłu, musimy go zawieźć do szpitala. On tam pracował, do wojewódzkiego szpitala. Zatrzymano nas przy jednej z tych gagańców, z tym ogniem, ale ja ostentacyjnie się wychyliłem i mówię, do chorych jedziemy, do chorych, sakramentami. No to się cofnęli i zajechaliśmy. Doktor oczywiście po wejściu do szpitala poszedł na oddział. Ja się rozebrałem, wróciłem do domu, ale po południu się dowiedziałem, że przyszli po niego na oddział. On był chirurgiem. Doktor Andrzej Sosnowski jeszcze żyje jako emeryt. Wrócił z Anglii, mieszka w Sopocie, ale przyszli po niego. Ja dowiedziałem się o tym i wieczorem w kościele powiedziałem ludziom, że pięknie się zachował personel szpitalny, bo gdy przyszli aresztować chirurga, to panie salowe,
Pielęgniarki chwyciły doktora za rękę i mówią, nie damy doktora. No i nie damy, nie zabrali go. Ale ponieważ szpital został zmilitaryzowany, więc po prostu go usunięto i musiał wrócić do domu i został aresztowany i przywieziony do właśnie do Mielęcina. Po tym dniu, kiedy ogłosiłem to ludziom, że tak się pięknie zachowali personel medyczny, 15 rano, gdzieś tak między 4 i 5, usłyszałem takie, mieszkałem wtedy na piętrze, kolega, jeden z kolegów tam na dole, przy tym, przy drzwiach, proboszcz też na piętrze, łomotanie do drzwi, takie, które znałem z filmów, jak to dobijają się okupanci do drzwi. I jak się okazało, przyszło 4 panów, jeden mundurowy, 3 po cywilu. Później się dowiedziałem, bo to jest przy seminarium, budynek, że tam jeszcze była obstawa wojskowa przy budynku i rewizji mi zrobiono w domu. Notabene byłem znowu dosyć ostry, gdy wchodzili do salki, gdzie uczyłem, bo tam były też salki katechetyczne, zwróciłem milicjantowi uwagę, że tu jest kaplica, krzyż tu jest. Proszę zdjąć czapkę. No ale on się tak zabawa. Ja jestem tu służbowy. Mówię, służbowy, nie służbowy, to jest krzyż. Potem poszli do sali podziemia kościoła, gdzie też uczyłem, tam gdzie było to zebranie delegatów. Oczywiście ja już wcześniej pochowałem. Wyprowadziłem pozostawiony powielacz, maszynę. To, co w kościele już nie będę opowiadał, którymi drogami, gdzie, bo przez szyb wentylacyjny w podłodze przenosiliśmy to wszystko do piwnicy, żeby nie znaleźli. Jakby przeczuwałem, że tak się może stać i zdążyliśmy to schować. I panowie, gdy już przeszukali, zabrali mi niektóre rzeczy, maszyny do pisania, ten magnetofon taki, trochę takiej bibuły, którą tam miałem z Solidarności. I postanowili mnie zatrzymać. I gdy już zeszliśmy na dół, ja byłem przeziębiony, bo to wtedy mróz był taki. I w kancelarii oni te rzeczy w depozyt proboszczowi mojemu składają. Że zaraz nie zabiorą, tylko w depozyt, żeby mieć tytuł jeszcze wrócić. I ja wtedy mówię, proszę panu, który z was jest dowódcą? No i jeden mówi, ja. Ja mówię, proszę pana, ja chcę wiedzieć, kto mi robił rewizję w mieszkaniu. Proszę mi powiedzieć, jak się nazywacie? No i ten dowódca mówi, tak, ja się nazywam Adam Cybulski. Akurat jego nazwisko mogę podać, bo tu ujmy mu to nie przynosi. Adam Cybulski. Więc ja mówię, proszę ojca, proszę księdza proboszcza, poproszę karteczkę, bo był proboszcz przy tym, ja sobie zapiszę. No i wtedy zobaczyłem u jednego z nich, jak mu zaczęła chodzić szczęka i zapisałem, bo mówię, a pan? Po kolei ich i podawali nazwiska. Zapisałem, mówię, proszę księdza proboszcza, proszę to przechować, w swoim czasie się to przyda. Więc przytaczam scenkę, bo właśnie w takich momentach nie jestem taki charakterowo, może jestem taki, że staram się być dobrym człowiekiem, ale jestem ostry w takich momentach, kiedy zło się dzieje. Więc zabrali mnie na komendę i w drodze, taki, nie wiem, jaka ta marka była, samochód czarny, gdy podjechali pod główne wejście na ulicy 1 Maja, kierowca chciał się zatrzymać, a jeden z nich, ten, który taki był agresywny, mówi, nie, tam w drugą bramę, od Sienkiewicza. A mówię, czyżbyście się bali czegoś, że nie chcecie księdza pokazać przed budynkiem? A to ksiądz by chciał, żeby nas powywieszali? Ja mówię, kto panu takich rzeczy naopowiadał? Mówię, pan wierzy w coś, co zupełnie
rzeczywiście w drugą bramę i potem przez dziedzińce mnie tam przeprowadzili. Przez cały dzień nie będę opowiadał, bo to długo. Chodziło głównie o to, żebym podpisał lojalność, którą tam mieli wypisaną i żebym się... A straszyli mnie, że mnie internują już przez telefon, że proszę przygotować zespół, odwieziemy księdza. Ale oczywiście nic takiego nie było. W końcu nie wiedzą, co robić wieczorem. Notabene poprosiłem o lekarza, bo byłem przeziębiony. Przyszedł po godzinie młody lekarz i powiedział o moich chorobach, operacjach, o tym wszystkim, że jestem w tej chwili chory. A on słuchał, tylko w końcu napisał taki ten, mam to do dzisiaj, może przebywać w reszcie. Tak napisał z polikliniki MOO. No i przez cały dzień nawet szklanki wody mi nie polano. Tak to było. Funkcjonariusz, który mnie usiłował przesłuchiwać, w końcu jak ja wyjąłem różanie, zacząłem się modlić, to on zawołał z korytarza mundurowego i mówi, proszę usiąść i patrzeć, się ksiądz modli. No i ksiądz i poszedł przesłuchujący, a ten usnął, bo to już był kolejny dzień, usnął, trzymał pepeszę na kolanach i ja wstałem, żeby kolana rozprostować i tak do okna, że akurat się zerwał, spokojnie, proszę pana, ja nie będę skakał, ja tylko chciałem się rozprężyć, bo w sztywno siedzę. I wieczorem stworzono taką sytuację śmieszną, że przyszedł dyrektor oddziału, dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań, funkcjonariusz właściwie, no bo to wciąż to byli ludzie ze Służbą Bezpieczeństwa, współpracujący jako zwalczający Kościół. I przyszedł z infuatem z kurii zastępcą biskupa, wikariuszem generalnym i stworzyli taką sytuację, że najpierw to usiłowali jeszcze raz kolejny, żebym podpisał tę lojalność. Ja oświadczyłem kilka razy, że proszę księdza infuata, odpowiem na wszystkie pytania, ale nie tutaj, i nie wobec tych panów. I w końcu ten dyrektor z Urzędu Spraw Wyznań mówi, to ja poręczam za tego księdza, który jest nieodpowiedzialny. Ja poręczam, on za mnie poręcza i zwolnimy. I w ten sposób skończyłem pobyt na komendzie, wróciłem po drodze tam w Karytasie, siostry dały mi jeść i wróciłem do parafii. Takich zdarzeń mam w pamięci więcej, między innymi tam, gdzie mnie zatrzymano po wizycie, gdy zawiozłem paczki do więzienia, to z samochodu pozwolili odjechać księdzu profesorowi Kraszewskiemu, który był ze mną, księdzu wtedy nie był biskupem, ksiądz Marcinkowski, byliśmy w trójkę, a mnie zatrzymano i potem tam przejścia z nimi to już długa historia, więc za dużo trzeba by opowiadać. Założyłem taki komitet pomocy pozbawionym wolności ich rodzinom. Powiesiłem karteczkę w kościele na tablicy i ten. Oczywiście zareagowała na to bezpieka i prokuratura. Proboszcz został wezwany, że założyłem nielegalną organizację. Ale proboszcz mówi, on ma swoje lata, proszę z nim rozmawiać. No to wezwała mnie prokuratura, ale z kolei ja mówię, ja jestem księdzem i nie wolno mi rozmawiać o innych osobach, to co wiem. Nie będę odpowiadał na żadne pytania. Ku konsternacji nic z tego nie wyszło. Wróciłem do domu i komitet polegał na tym, że w parafiach było ogłoszone, że jak ktoś życzy wspomóc internowanych, żeby było na paczki na ten, to w kopercie składa ofiarę i krzyżykiem zaznacza kopertę i ona do mnie wróci. Spośród innych ofiar składali ludzie i potem przychodziło to do mnie. W komitecie byłem ja odkryty, a był pan Miduta, był pan Tadeusz Taborski, była katechetka jeżdżąca już pani Ania Klata, która pomagała mi dużo. No i Tadeusz Taborski
woził ze mną paczki po mieście, to oczywiście po kilku dniach został internowany w Łowiczu, gdzie przebywał, nie wiem jak długo, ale przy pomocy lekarzy został wyciągnięty do Warszawy, do szpitala psychiatrycznego, gdzie odizolowano go, że w ogóle nikt nie mógł do niego docierać, ale oczywiście był chroniony przez lekarzy. Jak ja pojechałem tam go szukać, to najpierw mnie dobrze przyspowiadali po kolei ci, którzy go tam pilnowali, żeby do niego dopuścić. No i później został zwolniony. Dokładnie to nie wiem kiedy. Proszę Państwa, takich zdarzeń, szczegółów byłoby dużo, ale... przepraszam, chyba się... Nie będę, bo już wiem, że jestem w czasie, a każdy ksiądz ma takie zwichnięcie, że jak zaczyna mówić, to nie wie, kiedy skończyć. Dobrze, że ksiądz Krzysztof tu jest obecny, to jak spojrzę na niego, od razu sobie przypominam, że pora ksiądz skończy. Niech ksiądz kończy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, żeście mnie zaprosili. Natomiast pani dyrektor ze szkoły, jak pan zaczął grać tę Ojczyznę, to... Mnie zadrgało serce, dlatego że ja tam... jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że tak bezpieka była silna, że po zatrzymaniu mnie w Płocku wymusili na księdzu biskupie, żeby mnie od zaraz z Płocka wyrzucił. To znaczy przeniósł mnie, wyrzucił. I dostałem pismo od księdza biskupa, od zaraz przeniesienie do Płońska. Ale poszedłem do księdza biskupa i po rozmowie, której nie będę przytaczał, ksiądz biskup wycofał, anulował decyzję i umówiliśmy się tylko, że przejdę wtedy, kiedy no wszyscy księża się zmieniać, a więc wikariusze w czerwcu. I do czerwca byłem u Jana Chrzciciela, a później przeszedłem do Mławy, a o mławskich doświadczeniach to już nie będę mówił, bo tego jest dużo. W każdym bądź razie, między innymi z młodzieżą pracowałem w liceum. Ksiądz wtedy nie mógł chodzić do szkoły. Jak ja poszedłem na opłatek do jednej z klas, to takie poruszenie się zrobiło, że specjalnie radę, kto zaprosił księdza do szkoły? Dlaczego ksiądz przyszedł do liceum? A młodzież, którą katechizowałem, przygotowała na przykład na 11 listopada taki program o ojczyźnie, że jak go zaprezentowali na korytarzach, to panie nauczycielki płakały, że młodzież sama potrafiła to przygotować. I to było tak w tym stylu, który tutaj pan zaprezentował, więc jak oni tu zaczęli mówić i śpiewać, to odżyło we mnie coś, co było właśnie w przeszłości. Ja chciałbym mieć taki głos i spokój, jak ten młodzieniec z kapturem, taki męski głos, nie łamiący się, a ja w momentach trudnych, to mi się robi tutaj ciężko i łamie mi się głos.